KXD kontra Raptor 250. No z cebulą to nie mam szans, ale... Wyścigi robimy. Tej drogi, dobra? No. Do połowy drogi. Na jakim tyczyli? No, wyścigi, to jedynka, dwójka i tak dalej. Trzy. Poczytaj. Cicho, bo tu mamy. Trzy, tak, cztery. Tak, jak tam sobie jedziecie, okej? Okay? Szok po prostu. Teraz w drugą. Kuba pomyślał, że chyba cały tor wyścigowy robimy. Stój! Teraz w drugą. Teraz na trzeci klakson ruszamy. Twój, ty trąbisz. I też na klakson, nie? Wyścig, chińska Yamaha kontra Raptor. Rzuciło mnie na koło. To jeszcze raz. Mleka poniosło, musiał odpuścić, bo by wjechał w Raptora. Musi szerzej stanąć. Dobra, startuję jeszcze raz. Wygrał. Znowu powstamiatał go. Idzie skubany, co? Na początku przykopie, ale później jak już złapie, to... No, to idzie, kurde. No. Prawie równo szły, nie? I co, warto kupić? Pewnie, że tak. Za te pieniądze? No. Jest zwycięzca! The winner! Ami! No tu opieś! Jest zwycięzca! Ha.
Kierownik, jak wrażenia z pierwszego upalania na kierowni? I teraz mega fajnie. Porównanie jednej 250 z drugą. Co? Porównanie jednej 250 z drugą, co możesz powiedzieć? No porównanie Suzuki z Yamahą, Yamaha lepsza, no. Pod względem? Coś pięknego, po no. prostu. Pod Chris, względem tobie, przyspieszenia w górkach. Czyli mocy, tak? Mocy. Nie brakuje jej mocy? Nie. Tu ci powiem. No i w ogóle tu jest ona. Niższa jest, tak? Niższa jest, ma. Szersza? Szersza, no. O, aż się paliwo powylewało. Coś pięknego, po prostu. Chris, polecam tobie tego motorka. Tylko musi być to, bo grzeje od tej rury w tyłek. Petarda. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.